Witam Was w piątek. Wypada trening barków. To znaczy wypada mi zrobić trening barków, ale nie mam za dużo chęci. W związku z tym zrobię dzisiaj chyba trochę mniej, to znaczy na pewno nie będę teraz zwiększać obciążenia do następnej serii. Druga seria, w dalszym ciągu 38 kg. No i teraz będzie trzecia seria, ostatnia seria tego wyciskania. Duży spadek siły, mało węglowodanów. Pierwsza seria wyciskania z zakarku. Jednak myślałem, że zrobię więcej powtórzeń. Druga seria tego wyciskania zakarku. I zrobię jeszcze jedną serię. A więc trzecia, ostatnia seria wyciskania z zakarku. Trochę zwężyłem uchwyt. Tak, i zmiana stanowiska. Pierwsza seria następnego ćwiczenia. Thank you.
ciężko było ruszyć z miejsca. Druga seria. Ciekawe, czy pójdzie lepiej. Niezbyt komfortowy jest ten uchwyt podchwytem. Trzecia seria, ostatnia, spróbuję ją zrobić nachwytem. Przedostatnie ćwiczenie. Druga seria, zrobię ją nachwytem. Gdy pierwszy raz robiłem nachwytem to ćwiczenie, to chrupało mi tutaj w tym lewym barku i dlatego potem następne serie robiłem podchwytem. W sumie to niedługo robię to ćwiczenie, no a teraz jak robiłem nachwytem, to nic mi tam już nie chrupało. Trzecia seria. Zaczynam się pomału pocić.
to ostatnia seria tego ćwiczenia. No i moje ostatnie ćwiczenie dzisiaj. Mam problem z automatycznym wstawianiem napisów. Raz wchodzą, a raz nie. Automatyczne napisy nie wszystko notują, to znaczy pokazują wszystkie słowa. Niektóre słowa mają tylko kilka liter. I potem to edytuję. No ale jest tak, że mielę się w tym programie, że przetwarza ten tekst, znaczy się nie ten tekst, tylko tą moją mowę na filmiku, przetwarza to na słowa i pojawia się komunikat potem. W filmie nie stwierdzono mowy, albo że ten język jest nieobsługiwany, a innymi razami wszystko jest w porządku. Ostatnia seria tych wznosów. Wygram ten filmik na YouTube'a, a potem pójdę zbierać maliny i tak po południu mam zamiar zrobić trening bicepsa z tricepsem. A na razie, pa, pa, do zobaczenia.